Pokój jest częstotliwością, która znajduje się na bardzo wysokim poziomie w skali wibracji emocjonalnych. Jest to stan wewnętrznego spokoju, harmonii i równowagi, który pozwala jednostce funkcjonować w sposób zrównoważony i pełen współczucia. Osoby, które doświadczają pokoju, często opisują to uczucie jako głęboką ciszę wewnętrzną, która nie jest zakłócana przez zewnętrzne wydarzenia ani wewnętrzne burze emocjonalne. Wibracje pokoju nie tylko wpływają na jednostkę, która je emituje, ale również na otoczenie, tworząc atmosferę spokoju i harmonii, która może być odczuwana przez innych. W kontekście codziennego życia, znaczenie pokoju w wibracjach emocjonalnych jest nieocenione. Współczesne społeczeństwo jest narażone na wiele stresorów, które mogą prowadzić do stanów lękowych, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Stres, pośpiech i presja społeczna są tylko niektórymi z czynników, które mogą wpływać na obniżenie naszych wibracji. W takich warunkach pokój staje się nie tylko luksusem, ale koniecznością dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Osoby, które potrafią utrzymać wysoki poziom wibracji pokoju, są w stanie lepiej radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zachować równowagę w obliczu trudności. Aby lepiej zrozumieć, jak pokój wpływa na wibracje emocjonalne, warto przyjrzeć się kilku przykładom z życia codziennego. Wyobraźmy sobie osobę pracującą w wymagającym środowisku korporacyjnym. Codzienne wyzwania, terminy i oczekiwania mogą łatwo prowadzić do stanów wysokiego stresu i niepokoju. Jednak osoba, która praktykuje techniki osiągania pokoju wewnętrznego, takie jak medytacja, głębokie oddychanie czy kontemplacja, jest w stanie zachować spokój nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Jej wibracje emocjonalne pozostają na wysokim poziomie, co nie tylko pomaga jej efektywnie radzić sobie z wyzwaniami, ale także pozytywnie wpływa na jej współpracowników, tworząc atmosferę spokoju i harmonii w miejscu pracy. Innym przykładem może być sytuacja rodzinna. W rodzinach, gdzie panuje chroniczny stres i konflikty, wibracje emocjonalne są zazwyczaj niskie, co prowadzi do dalszych problemów emocjonalnych i zdrowotnych. Jednak kiedy jeden z członków rodziny zaczyna praktykować techniki prowadzące do osiągnięcia pokoju wewnętrznego, jego wibracje zaczynają wpływać na resztę domowników. Z czasem atmosfera w domu może się zmienić, stając się bardziej spokojna i harmonijna. Wibracje pokoju emitowane przez jedną osobę mogą działać jako katalizator dla pozytywnych zmian w całym środowisku domowym. Teraz zastanówmy się nad znaczeniem pokoju w kontekście wibracji emocjonalnych, jest również widoczne w kontekście zdrowia fizycznego. Badania naukowe wykazują, że chroniczny stres i negatywne emocje mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie, osłabienie układu immunologicznego i wiele innych. Wysokie wibracje emocjonalne, takie jak te związane z pokojem, mają odwrotny efekt. Promują zdrowie i dobre samopoczucie, wzmacniają układ immunologiczny i sprzyjają procesom samoleczenia organizmu. Osoby, które utrzymują wysoki poziom wibracji emocjonalnych, są zazwyczaj zdrowsze i bardziej odporne na choroby. Pokój w kontekście wibracji emocjonalnych ma również głębokie znaczenie w relacjach międzyludzkich. Wysokie wibracje pokoju promują empatię, współczucie i zrozumienie. Osoby emanujące pokojem są bardziej otwarte na potrzeby innych, co sprzyja budowaniu zdrowych i trwałych relacji. Wibracje pokoju działają jak magnes, przyciągając do nas ludzi o podobnych częstotliwościach emocjonalnych, co prowadzi do tworzenia wspierających i harmonijnych relacji. W kontekście globalnym, znaczenie pokoju w wibracjach emocjonalnych jest nie do przecenienia. Świat, w którym żyjemy, jest pełen konfliktów i napięć. Wysokie wibracje emocjonalne, takie jak pokój, mogą przyczynić się do zmniejszenia napięć i promowania globalnej harmonii. Osoby i społeczności, które dążą do utrzymania wysokich wibracji pokoju, mogą działać jako agenci zmian, promując pokój i zrozumienie na większą skalę. Pokój jako emocja i wibracja jest zagadnieniem, które zyskało znaczną uwagę w literaturze psychologicznej, filozoficznej oraz duchowej. Pojęcie to nie tylko odnosi się do stanu umysłu, ale również do głębokiego wewnętrznego spokoju, który wpływa na całe nasze życie i zdrowie. W literaturze temat ten jest często badany z różnych perspektyw, co pozwala na zrozumienie jego wielowymiarowej natury. W literaturze psychologicznej pokój wewnętrzny jest często definiowany jako stan emocjonalnej równowagi i harmonii. Psychologowie zauważają, że pokój jako emocja wpływa na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne,
poprawiając naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz zwiększając ogólne poczucie szczęścia. Na przykład, badania przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa dr Paula Ekmana pokazują, że osoby doświadczające wewnętrznego spokoju mają niższe poziomy kortyzolu, hormonu stresu, co pozytywnie wpływa na ich układ odpornościowy. Filozofowie również od dawna zajmowali się pojęciem pokoju. W starożytnej Grecji filozofowie tacy jak Epikur i Stoiki twierdzili, że pokój wewnętrzny jest kluczowym elementem szczęśliwego życia. Epikur podkreślał znaczenie ataraksji, czyli wolności od zaniepokojenia, jako fundamentu spokojnego życia. Stoiki, tacy jak Seneka i Marek Aureliusz, wierzyli, że pokój wewnętrzny można osiągnąć poprzez akceptację rzeczywistości i kontrolowanie własnych reakcji emocjonalnych. Ich nauki wskazują, że osiągnięcie pokoju wymaga zarówno refleksji, jak i praktyki. W literaturze duchowej pokój jest często przedstawiany jako wyższa wibracja, która jest wynikiem duchowej praktyki i wewnętrznego rozwoju. W tradycji buddyjskiej pokój jest jednym z kluczowych celów medytacji. Według nauk Bodhi, pokój wewnętrzny jest stanem umysłu, który można osiągnąć poprzez uważność i medytację. Praktyki te pozwalają na uwolnienie się od przywiązania do materialnych pragnień i lęków, co prowadzi do głębokiego wewnętrznego spokoju. W literaturze współczesnej pojęcie pokoju jako wibracji jest coraz częściej badane w kontekście fizyki kwantowej i teorii pola energetycznego. Badania takie jak te prowadzone przez dr Masaru Emoto nad strukturą wody sugerują, że emocje i intencje mogą wpływać na materię na poziomie molekularnym. Jego eksperymenty pokazały, że woda poddana pozytywnym słowom i myślom tworzy piękne, symetryczne kryształy, podczas gdy woda poddana negatywnym intencjom tworzy chaotyczne, nieharmonijne struktury. Te odkrycia sugerują, że pokój jako pozytywna wibracja może mieć realny, fizyczny wpływ na nasze otoczenie i zdrowie. Przegląd literatury na temat pokoju jako emocji i wibracji pokazuje, że jest to temat o bogatej i zróżnicowanej historii. Różne tradycje i dyscypliny naukowe oferują unikalne perspektywy, które razem tworzą złożony obraz tego, czym jest pokój i jak można go osiągnąć. W literaturze psychologicznej pokój jest często badany w kontekście zdrowia emocjonalnego i fizycznego, podczas gdy filozofia oferuje głębszą refleksję na temat natury pokoju i jego roli w naszym życiu. Duchowość i nauka dostarczają narzędzi i praktyk, które mogą pomóc nam w osiągnięciu tego stanu. Przykłady z literatury pokazują, że pokój nie jest jedynie abstrakcyjnym pojęciem, ale realnym doświadczeniem, które można osiągnąć poprzez odpowiednią praktykę i refleksję. Na przykład techniki medytacyjne opisane w literaturze buddyjskiej, takie jak medytacja uważności, są skutecznymi narzędziami do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Badania pokazują, że regularna praktyka medytacji może prowadzić do trwałych zmian w mózgu, które wspierają stan wewnętrznego spokoju i równowagi. W literaturze współczesnej takie prace jak Moc Teraz, Eckharta Tolle oferują praktyczne wskazówki i techniki, które mogą pomóc w osiągnięciu wewnętrznego spokoju. Tolle podkreśla znaczenie bycia obecnym w chwili obecnej i uwolnienia się od nieustannego myślenia o przeszłości i przyszłości. Jego nauki są zgodne z tradycjami duchowymi, które podkreślają znaczenie uważności i obecności jako kluczowych elementów osiągnięcia pokoju wewnętrznego. Przegląd literatury na temat pokoju jako emocji i wibracji pokazuje, że jest to temat o szerokim zakresie i głębokim znaczeniu. Różne podejścia oferują unikalne perspektywy, które razem tworzą złożony i wielowymiarowy obraz tego, czym jest pokój i jak można go osiągnąć. Bez względu na to, czy podejście jest psychologiczne, filozoficzne, duchowe czy naukowe, jedno jest pewne: pokój wewnętrzny jest możliwy do osiągnięcia i ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu. Praktyka, refleksja i nauka są kluczowymi elementami w dążeniu do tego celu, a literatura z różnych dziedzin dostarcza cennych narzędzi i wskazówek, które mogą nam w tym pomóc. Jednym z kluczowych elementów teorii dr Hawkinsa jest przekonanie, że pokój nie jest jedynie brakiem konfliktu czy stresu, ale aktywnym stanem bycia, który można osiągnąć poprzez odpowiednie praktyki duchowe i psychologiczne. Przykładem może być medytacja, która według Hawkinsa jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Regularna praktyka medytacji pomaga w redukcji stresu, poprawie koncentracji i wprowadzeniu umysłu w stan głębokiej relaksacji, co sprzyja osiągnięciu pokoju wewnętrznego. Dr Hawkins podkreśla również znaczenie akceptacji jako kluczowego elementu w procesie osiągania pokoju. Akceptacja, według niego, nie oznacza rezygnacji czy poddania się, ale raczej pełne zrozumienie i przyjęcie rzeczywistości taką, jaka jest.
Przykładem może być sytuacja, w której ktoś doświadcza trudności w pracy. Zamiast opierać się i walczyć z tymi okolicznościami, osoba ta może zaakceptować sytuację, zrozumieć jej przyczyny i podjąć konstruktywne kroki, aby ją zmienić. Taka postawa prowadzi do wewnętrznego spokoju i harmonii, ponieważ eliminuje opór i stres związany z ciągłym konfliktem. Kolejnym aspektem pokoju według dr Hawkinsa jest współczucie i empatia. Te cechy są nieodłącznie związane z wyższymi poziomami świadomości i są kluczowe dla osiągnięcia prawdziwego pokoju wewnętrznego. Przykładem może być osoba pracująca w organizacji charytatywnej, która poświęca swój czas i energię na pomaganie innym. Dzięki temu doświadcza głębokiego poczucia spełnienia i spokoju, ponieważ jej działania są zgodne z jej wewnętrznymi wartościami i przekonaniami. Warto również zauważyć, że dr Hawkins często odnosił się do pojęcia prawdy jako centralnego elementu w procesie osiągania pokoju. Prawda, według niego, jest fundamentalnym aspektem rzeczywistości, który prowadzi do wyzwolenia i oświecenia. Oznacza to, że dążenie do prawdy i zrozumienie jej natury jest niezbędne dla osiągnięcia pokoju wewnętrznego. Przykładem może być osoba, która po wielu latach poszukiwań duchowych odkrywa głęboką prawdę o sobie i swoim miejscu w świecie. To odkrycie prowadzi do poczucia jedności, spokoju i harmonii, które są kluczowe dla osiągnięcia pokoju według dr Hawkinsa. Dr Hawkins zwraca również uwagę na znaczenie intencji i woli w procesie osiągania pokoju. Intencja, według niego, jest siłą napędową, która kieruje nas ku naszym celom i marzeniom. W kontekście pokoju, intencja ta powinna być skierowana na dążenie do wewnętrznej harmonii i zrozumienia. Przykładem może być osoba, która postanawia poświęcić codziennie kilka minut na medytację i refleksję, aby osiągnąć spokój wewnętrzny. Dzięki tej intencji i regularnej praktyce, osoba ta stopniowo osiąga coraz wyższe poziomy pokoju i harmonii. W kontekście skali świadomości dr Hawkinsa, która mierzy poziomy wibracji emocjonalnych od 1 do 1000, pokój znajduje się na poziomie 600. Jest to poziom, na którym jednostka doświadcza głębokiego spokoju, bezwarunkowej miłości, radości oraz jedności z całym wszechświatem. Na tym poziomie zanika poczucie oddzielenia i ego, a jednostka staje się w pełni świadoma swojej prawdziwej natury i związku ze wszystkim, co istnieje. Pokój w ujęciu dr Hawkinsa nie jest zatem stanem, który można osiągnąć poprzez zewnętrzne okoliczności czy warunki. Jest to raczej wewnętrzny stan bycia, który wynika z głębokiego zrozumienia i akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest. Osiągnięcie tego stanu wymaga pracy nad sobą, medytacji, refleksji i rozwijania wewnętrznej spójności. Przykładem może być osoba, która mimo trudnych okoliczności zewnętrznych, takich jak utrata pracy czy problemy zdrowotne, potrafi zachować spokój i równowagę. Taka osoba nie reaguje emocjonalnie na każdą trudność, ale potrafi patrzeć na swoje życie z perspektywy wyższej świadomości. Widzi trudności jako okazję do nauki i rozwoju, a nie jako przeszkody. Dla niej pokój jest stanem wewnętrznym, niezależnym od zewnętrznych okoliczności. Dr Hawkins podkreśla również, że pokój jest stanem, który można osiągnąć poprzez praktyki duchowe, takie jak medytacja, modlitwa, kontemplacja i inne techniki prowadzące do wewnętrznej harmonii. Medytacja, zwłaszcza medytacja głęboka, jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do osiągnięcia pokoju. W trakcie medytacji jednostka skupia się na swoim wnętrzu, odcina się od zewnętrznych bodźców i zanurza się w stan głębokiego spokoju i ciszy. Regularna praktyka medytacji prowadzi do trwałego stanu pokoju i harmonii wewnętrznej. Pokój w ujęciu dr Hawkinsa jest również związany z pojęciem przebaczenia i akceptacji. Jednostka, która osiągnęła pokój, potrafi przebaczyć sobie i innym, uwolnić się od przeszłości i zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest. Przebaczenie jest kluczowym elementem w procesie osiągania pokoju, ponieważ pozwala uwolnić się od negatywnych emocji, takich jak gniew, uraza czy żal. Akceptacja z kolei pozwala na pełne zrozumienie i zaakceptowanie rzeczywistości, bez potrzeby jej zmieniania czy kontrolowania. Ważnym elementem definicji pokoju w ujęciu dr Hawkinsa jest również jego duchowy wymiar. Pokój jest stanem, który jest ściśle związany z duchowym przebudzeniem i zrozumieniem. Jednostka, która osiągnęła pokój, jest świadoma swojej duchowej natury i związku z wszechświatem. Ten stan duchowego przebudzenia prowadzi do głębokiego poczucia jedności, miłości i współczucia dla siebie i innych. Przykładem może być osoba, która po latach praktyki duchowej osiągnęła stan głębokiego pokoju i harmonii. Taka osoba jest świadoma swojej duchowej natury, potrafi zachować spokój w każdej sytuacji i emanuje miłością oraz współczuciem dla innych.
Jej życie jest pełne radości, spokoju i wewnętrznej harmonii, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Dr. Hawkins podkreśla również, że pokój jest stanem, który można rozwijać i pogłębiać przez całe życie. Osiągnięcie pokoju nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem, który wymaga ciągłej pracy nad sobą, medytacji, refleksji i rozwijania wewnętrznej spójności. Każde doświadczenie życiowe, każda trudność i wyzwanie są okazją do nauki i rozwoju, które prowadzą do głębszego zrozumienia i osiągnięcia pokoju.